Drink. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Cześć wszystkim, z tej strony Chanela Witamarskiej, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu przychodzę do Was z holem zakupowym, co jest w mojej szafie. Niedawno bardzo dużo paczek mi przyszło, więc troszeczkę tych takich filmików będzie. Jednak mam nadzieję, że Wam się podobają, bo widzę to po komentarzach, więc jeśli się Wam ten filmik spodoba, to nie zapominajcie o kciuku w górze. Dzisiaj przedstawię Wam firmę, której bardzo dawno u mnie na kanale nie było, a mianowicie jest to firma Zaful. I powiem Wam, że jest naprawdę świetna, tak samo jak w sumie pozostałe. I drugą firmą będzie Rozegal, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do filmiku. Pierwsze rzeczy, które zamówiłam ze stronki Zaful, to gadżety do telefonu. Już Wam pokazuję, co tutaj mam. A mianowicie różową obudowę, taką widzicie zwykłą, gumowatą, ale co najlepsze, tutaj na aparat i na latarkę ma wycięte serduszko, więc bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na moim telefonie. I w końcu mój telefon ma nowe ubranko. Mi się bardzo podoba, jest naprawdę takie urocze. I drugą rzeczą zamówiłam sobie takie kółeczko, które przytrzymuje telefon. Lepiej dzięki temu będzie na przykład mi się nagrywało Musical.ly. Będę mogła gdziekolwiek telefon przykleić, dlatego myślę, że jest to bardzo fajna rzecz. Zobaczcie, nawet pasuje. Okej, to jak telefon mamy ubrany, to pora zabrać się za siebie. Pierwszą rzeczą, którą zamówiłam, jest to taka czerwona kurteczka, taka już bardziej przejściówka na wiosnę, na takie wiecie, w lato, zimniejsze dni. Bardzo mi się spodobała przez to, że nie jest długa, jest właśnie taka fajna, króciutka, więc tak jak mówię, na lato będzie idealna. Przede wszystkim skusił mnie do tego kolor, tutaj z tym czarnym połączeniem bardzo ładnie to wygląda i srebrny zameczek z kółeczkiem, naprawdę ładnie. I do tego mamy tutaj na dole taki paseczek. Kolejną rzeczą jest kurtka, o którą dostałam tyle pytań na Instagramie, na Snapchacie, tutaj na YouTubie, że po prostu aż się zdziwiłam. Mam na myśli taką zwykłą czarną ramoneskę z ćwiekami. Tutaj mamy jakieś takie kółeczka, gwiazdeczki i tak samo wyglądają plecy. Powiem Wam szczerze, że ja tej kurtki się tyle naszukałam u nas, nigdzie nie umiałam znaleźć, a jak już znalazłam, to za 300 zł, 400 zł i stwierdziłam, no, że nie będę sobie takiej kurtki kupować. No po prostu było mi szkoda wydać aż tyle pieniędzy na taką zwykłą ramoneskę, gdzie naprawdę po prostu są te ćwieki poprzeszywane. I już byłam taka zawiedziona, że sama chciałam sobie te ćwieki poprzyklejać, ale mówię, kurczę, zepsuję sobie jeszcze tą swoją ramoneskę zwykłą czarną i co wtedy? I właśnie znalazłam na stronie Zaful tą kurtkę i powiem Wam, że jestem z nim mega zadowolona. Każdy na nią zwraca uwagę, bo jest naprawdę tego warta i jest śliczna. Więc już wiecie, klikajcie w opisie na dole, tam macie link do kurtki. Chyba jeszcze są, dlatego zamawiajcie, zamawiajcie. Dalej zamówiłam sobie taką bluzę, można tak powiedzieć. Wygląda jakby była z Adidasa. Możecie ją kojarzyć z tekstów na zgaszenie nauczycieli. Bardzo fajna, ma taki śmieszny materiał, przez co wydaje się w ogóle dla mnie taka wow, inna, ale bardzo fajnie i podoba mi się to, że jest ściągacz na dole, przez co, więc tutaj mamy tak więcej luzu, a tutaj jest ładnie tak wszystko dopasowane, czyli tak jak lubię. I możemy sobie aż tak rozpiąć, więc bardzo fajna bluzeczka, czy tam bluza. Dalej zamówiłam sobie o właśnie tą bluzę, którą mam na sobie, tak ją bardzo lubię i tak bardzo lubię w niej chodzić, że postanowiłam się w nią teraz przebrać, tak. Tutaj mamy napis Local Heroes i jeszcze o tutaj, więc naprawdę jest bardzo, bardzo fajna i Wam polecam. Tak naprawdę firmę Local Heroes bardzo, bardzo od zawsze lubię. A jak widzicie, nawet ich rzeczy znalazłam na Zaful, dlatego polecam, jeśli również podobają Wam się rzeczy z tej firmy. I ostatnie dwie rzeczy mam w takim tutaj pojemniczku, czy tam opakowaniu. Mam tu taki welurowy, różowy kostium. Tutaj mam górę. Różowiutki, piękny. I do tego jest, kochani, spódniczka. Bardzo fajny komplecik. Nie umiem się doczekać, kiedy pojadę na jakieś wakacje i sobie to ubiorę. I ostatnią rzeczą jest to taka czerwona koszuleczka z takimi wycięciami tutaj po boku. Również bardzo ładnie to wygląda i też się nie mogę doczekać, kiedy to ubiorę.
Firmę Zafull już Wam przedstawiłam, wszystkie linki do rzeczy macie w opisie, dlatego zerkajcie, klikajcie i oglądajcie i też kupujcie, bo naprawdę warto. I teraz przechodzimy szybko do stronki Rozegal. Pierwszym hitem z tej stronki są kubeczki jednorożce. Kubeczek jednorożec, który pod wpływem ciepła zmienia swój kolor grzywy oraz oczka. Bardzo fajne na prezent albo dla miłośników koni, zwierzaków, czy przede wszystkim jednorożców. Tak naprawdę to zamówienie jest troszeczkę takie zimowe jeszcze, dlatego tutaj dalej mamy cweterek taki szary, dosyć ciężki jest, z wiązaniami tutaj po boku, z jednej strony i drugiej strony rękawa. Bardzo lubię ten cweterek, jest troszeczkę na mnie za duży, ale w sumie to fajnie, bo lubię takie grubsze cweterki, żeby były luźniejsze. Dalej mamy kolejny taki bordowy cweterek z takimi tutaj koralikami po boku z jednej strony rękawa i z drugiej strony rękawa, ale ma tutaj z dołu taki hiszpański styl, bardzo mi się to podoba, no i stwierdziłam, że taki cweterek też w swojej szafie muszę mieć. Kolejną rzeczą, której się nie spodziewałam, że zamówię, jest to paletka cieni. Już Wam pokazuję, jakie przecudowne kolory tutaj możecie znaleźć. Tam, są to błyszczące cienie do powiek, mokre. Bardzo się zdziwiłam tym, że są one mokre, dlatego super utrzymują się na powiekach. Teraz Wam przybliżę, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają wszystkie kolorki. No, powiem Wam szczerze, ja jestem z tej paletki zadowolona, a zaledwie dopiero 4 kolorki użyłam. Bardzo malutko jest tego produktu, to trzeba przyznać. Jednak, tak jak mówię, super jest to, że są mokre i utrzymują się długo na powiece. Kolejna rzecz to również pigment do oczu, tym razem złoty. Bardzo lubię te pigmenty, są takie mocne i super utrzymują się na powiece. Dlatego polecam Wam takie maluśkie pigmenciki. Kolejną rzeczą jest bransoletka taka zwykła złota z tutaj takimi trójkątami. Bardzo mi się to podoba, mam takie kolczyki, dlatego idealnie będzie mi ta bransoletka pasować do właśnie kolczyków. Bardzo fajna jest, taka delikatna, a ja taką właśnie biżuterię lubię. I ostatnio mamy tutaj taką długą, czarną sukienkę, bardzo mi się podoba i przede wszystkim podobają mi się również znowu styl hiszpański, te takie rękawki jak widzicie, ale tutaj mamy koronkę i przez to ta sukienka wydaje się taka niebanalna, do tego jakiś złoty dodatek albo srebrny i można śmigać. Dlatego tak, kochani, to by było na tyle z tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, wchodźcie w opis, ponieważ tam macie linki do wszystkiego. Jak zawsze również możecie znaleźć moje media społecznościowe, gdzie jestem, gdzie można mnie znaleźć, czyli Instagram, Snapchat, Facebook, moje Allegro, drugi kanał Szpilki, więc zapraszam Was serdecznie. Subskrybujcie ten kanał, a my widzimy się już w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa, pa!